Sportowcom kibicuje sponsor programu. Marka Polkontrol, właściciel stacji kontroli pojazdów, ulica Jana Skolna 2A w Zielonej Górze. To jest Akademickie Radio Indeks. Jest duży niedosyt. Myślę, że z przebiegu meczu zasłużyliśmy na te 3 punkty. Niestety popełniliśmy prosty błąd, strata piłki w środku pola i tak to się skończyło, że przeciwnik to wykorzystał bezlitośnie, ale taka jest piłka. Trenujemy dalej i powalczymy o 3 punkty w następnym meczu. Momentami trochę przypominaliście siebie z meczu z rezerwami Zagłębia. Świetna pierwsza połowa, druga już trochę gorsza, choć kontry też były. Znaczy, myślę, że to wynikało z tego, że prowadziliśmy 1-0 i uważam, że dobrze, że się tak trochę cofnęliśmy, bo Gwarek no, nie stwarzał żadnych sytuacji, jak staliśmy na swojej połowie, więc to było z premedytacją cofnięcie się, no niestety strzeli jedną bramkę i nie udało się dowieść tego jednego, tych 3 punktów, chociaż wychodziliśmy z założeniem na drugą połowę, żeby strzelić drugą bramkę, aż tak mocno się nie cofać, niestety nie wyszło. Chociaż swoje sytuacje mieliśmy. Panie trenerze, czy to już czas, żeby stawiać pytanie, czy Lechia Zielona Góra lepiej gra się na wyjazdach? No tak to wygląda niestety po wynikach. Natomiast ja, mówiąc poważnie, no, szkoda dzisiejszego meczu, bo po naprawdę dobrej pierwszej połowie. No nie utrzymaliśmy tego poziomu gry w drugiej. Wiadomo, że przeciwnik nie miał nic do stracenia, mocniej na nas ruszył i no i my gdzieś niestety ta nasza podświadomość trochę działa i chcemy gdzieś tak przetrwać, uderzyć z kontry, a mało gdzieś tam bierzemy na siebie, szukamy piłki, pojedynczy zawodnicy w tych momentach, gdzie prowadzimy i jest ciężko, no bo przeciwnik nie ma nic do stracenia i tego najbardziej żałuję. W drugiej połowie kontry były, ale trochę ta druga połowa też przypominała mecz z Zagłębiem, że gdzieś tam, no nie wiem, czy to fizyka, czy mentalność, czy jedno i drugie, czy może nie tak jakościowe zmiany, jak wyjściowa jedenastka, co sprawia, że jest trochę gorzej. Dzisiaj chyba jednak uważam, że zmiany zrobiłem za późno, teraz tak patrząc na gorąco, ale to sobie jeszcze oglądnę. Takie mam przeczucie, że mogłem zrobić jednak trochę szybciej dzisiaj parę zmian. Ale to tak jest, no tak to działa, no, prowadzisz 1-0, jesteś już jak gdyby niby witasz się z gąską, natomiast to jest druga połowa 45 minut, dużo grania i cały czas walczę z tymi, podkreślam zespoły, że musi być takie nastawienie mentalne jak przy 0-0, że chcemy strzelić bramkę i chcemy grać i gramy. A często niestety u nas jest tak, że jak prowadzimy 1-0, no to trochę już nie ma tej gry, bo nie ma pokazywania się tak, bardziej chcemy przetrwać i gdzieś może właśnie wyjść szybką kontrą. Choć mogło to dzisiaj akurat przynieść powodzenie, bo Mikita miał fajną sytuację, bramkarz mu dobrze wybronił, ale no szkoda, ale okej, jest punkt też, no to też nie słaby przeciwnik, także trzeba też to szanować. Sportowcom kibicuje sponsor programu. Marka Polkontrol, właściciel stacji kontroli pojazdów, ulica Jana Skolna 2A w Zielonej Górze. To jest Akademickie Radio Indeks.